Witam serdecznie i zapraszam na pyszne knedle ze śliwkami. Składniki potrzebne do przygotowania knedli znajdziecie Państwo w opisie pod filmikiem. Najpierw przygotuję śliwki. Z umytych śliwek usuwam pestki. Najlepiej wybrać małe śliwki, wtedy całą śliwkę możemy włożyć do knedla. Teraz przygotuję ciasto. Do miski przykładam ser, dodaję jajka i miksuję przez chwilę. Następnie dodaję mąkę, kaszkę, szczyptę soli i mieszam przez chwilę łyżką, tak żeby składniki się połączyły. Ciasto mam gotowe, teraz będę robiła knedle. Dłoń opruszam mąką, bo ciasto delikatnie się klei, odrywam kawałek ciasta, robię placuszek i nakładam śliwkę. Formuję kulkę, gotowe knedle układam na blacie opruszonym mąką. Knedle gotuję w lekko osolonej wodzie, wrzucam do gotującej się wody i gotuję około 3,5 minuty do momentu wypłynięcia knedli. Następnie wyjmuję i gotuję kolejną partię. Gotowe knedle możemy polać roztopionym masełkiem i posypać na przykład cukrem trzcinowym lub podać z jogurtem wymieszanym z miodem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Knedle są gotowe, życzę smacznego!